Witam, tu Sanjaya, jasna astra na mocy. Dzisiejszym tematem będą tatuaże. Tatuować się czy nie tatuować, oto jest pytanie. A ja Wam odpowiem na nie. Kto się tatuuje, ten zdrowia życia nie szanuje. Kto się tatuuje, ten ciało rujnuje. Kto się tatuuje, ten mądrością się nie wykazuje. Tatuować czy nie tatuować? Jeżeli ktoś ma świadomość reptii, a jest w ludzkim ciele, to uważam, że powinien się tatuować. My ludzie, w przeciwieństwie do reptii, mamy gładką skórę. To gady mają takie wzorki różne i to jest moda gadzia. Nawet są jakieś buty, sukienki, takie stylizowane na gadzią skórę i ci, co mają te geny reptii, się fajnie czują w gadziej skórze. I tak samo jak sobie wytatuują, ci co mają domieszkę tych reptii genów, to oni tak się fajnie się czują. Poza tym ta moda nakręca na to, żeby tych ludzi spychać właśnie w tą otchłań. Ja, jak byłem dzieckiem, to tatuaże mieli więźniowie, czyli ludzie przeklęci. Oni byli wytatuowani. W tej chwili to się staje modne. Tu jest moda na wszystko, co niskie, co upadłe. Na takie rzeczy jest moda. Tatuaż jest bardzo niezdrowy. To jest wprowadzanie do ciała jakichś trucizn. Potem tego się już nie da zedrzeć. To tylko raz sobie zrobi taki tatuaż i mu pozostaje. Znam przypadki nawet wśród naszych bliższych znajomych, że ktoś sobie walnął jakiś tatuaż, potem się zorientował, a tatuaż już mu pozostał i potem jest po jasnej stronie mocy, a tu jakiś tatuaż. Także i tacy są wśród nas, to już tego się w tym życiu się nie cofnie. Tatuaż oczywiście wymyślili okupanci, tak jak wszelką tu zarazę, żeby ludzi niszczyć. Wiadomo, że ludzie, którzy mieli trochę jeszcze myślenia, takich na przykład 50 lat temu, to tylko więźniowie się tatuowali. Zwyczajni ludzie żadnych tatuaży nie mieli. A w tej chwili to jest plaga. Robi się lato, ciepło i się rozbierają. Na ręce tatuaż, na nodze, na plecach. Gdzie tylko się da, na brzuchu. Nawet takie zdjęcie widziałem. Chciała z nami wejść w bliższy kontakt. Spódniczkę podniosła prawie do samych majteczek, a tu na udach coś wytatuowane, gdzieś głębiej dalej był tatuaż. To jest taki podtekst seksualny. Jak tam ten tatuaż wygląda dalej? Albo ktoś na plecach i ten tatuaż wchodzi na tyłek i to też tak facetom tego demona seksualnego podkręca. Ten tatuaż kończy się na pupie. Tak jeden z moich znajomych mi to powiedział, bo jedna pingpongistka, tenisistka miała tatuaż. Kończył się jej właśnie na dupę. I to go tak jarało. Dla mnie tatuaże były zawsze obrzydliwe. Żeby tą świadomość obniżać, oni, te ciemne siły, watykaniści, okupanci, Żydzi, różnie tam można ich nazywać, oni działają metodycznie małymi kroczkami w dół i w dół. Jeszcze robią tak, że te ofiary same się proszą o tatuaż. Kiedyś więźniów tatuowali, niewolników, i to było tylko dla przeklętych. A teraz niewolnicy sami idą do studio tatuażu i wybierają sobie taki tatuaż, taki. Najczęściej te tatuaże są bardzo demoniczne, czyli tatuują sobie różne demony, różne diabły. Żeby ludzi zachęcić do takiej dewastacji ciała, do takiej durnoty cmentarnej, to trzeba ich zahipnotyzować. To są różne metody. Jedna z nich to jest taka, że dzieciom nakleja się takie naklejeczki. Że to takie fajne. Tu naklejka taka, taka. To takie niewinne. Poza tym w tych klejach do naklejania też czasami są różne chemikalia, różne narkotyki, żeby niszczyć, żeby truć. Potem takie dziecko podrasta i chce mieć prawdziwą dziarę. Bo jak ma prawdziwą dziarę, to otoczenie bardziej akceptuje. Tutaj jest taki film, kolejny wynalazek, żeby zachęcać do dziar. Jak ktoś nie chce sobie zrobić takiej dziary, to sobie nakłada taką pończochę wymalowaną i wygląda to, jakby miał dziary. Sobie ponakłada, idzie ulicą i nie patrz, o jakie fajne dziary ma. Ten
Ten to jest cool. Ja jeszcze pamiętam, te tatuaże byli tacy agresywni chuligani. Oni się nazywali gitowcami i oni też mieli dziary i sznity jeszcze. Jak miał dużo dziar, dużo sznit, to był cool i należało się jego bać. Ja jestem zwolennikiem tego, że nasza skóra ma być gładka i nie bazgrać. Nie wprowadzać tam jakichś trucizn. My mamy się zdobić naszymi dobrymi cechami charakteru, a nie jakimiś dziarami toksycznymi, jeszcze satanistycznymi. Za dziarami to nawet jest ten satanista, główny wódz tej korporacji watykańskiej, Ojciec Święty Franciszek. Non spaventarti dei tatuaggi, gli eritrei, da anni, si facevano la croce qui, anche oggi le vediamo. Si tatuavano la croce, no? Sì, ci sono esagerazioni, oggi ho visto che alcuni, anche credo che quelli che hanno una misura forte di tatuaggi non possono dare il sangue, no? Credo che cosa del genere, perché c'è un pericolo di intossicazione. No, quando si esagera, ma è un problema di esagerazione, ma non di tatuaggio, no? Il tatuaggio indica appartenenza. Entonces, tú, giovane, que te sei tatuato o tatuata così, cosa cerchi? In quel tatuaggio, quale appartenenza dici? Incominciare a dialogare con questa. Ed è lì si arriva alla cultura dei giovani, no? L'importante. Ma non spaventarsi. Con i giovani non si deve spaventarsi mai. Mai. Perché sempre, anche dietro le cose non tanto buone, c'è qualcosa che ci farà arrivare a qualche verità, no? Non tylko z nazwy jest święty, to jest wcielony diabeł. On mówi, że w tatuażach nie ma nic złego, tylko można sobie krzyż by tatuować gdzieś na czole, czy gdzieś jest fajnie. Jakakolwiek forma tatuażu uważam, że jest negatywna. Nawet gdybyśmy sobie tatuowali piękne kwiatki, my mamy swój umysł sprawiać, żeby był piękny, a nie zewnętrznie, żeby się wyróżniać. Z włosami świrują, z kolorami, z tą modą, tatuaże. Co moment wymyślałem jakąś nową zarazę, żeby tych ludzi jeszcze niżej. SS-mani mieli tatuaż, bo to było przynależność do organizacji. Legioniści w Rzymie też mieli, tylko to były małe tatuaże, identyfikacyjne. Tatuaże raz, że są bardzo toksyczne, to jeszcze są bolesne i demoniczne. Często jest tak, że to się nie chce goić i ten ktoś ma karę, bo mu ta skóra zaczyna chorować. Ale za głupotę trzeba zapłacić. Minimalny tatuaż kosztuje 200. 3 na 3 centymetry. Taki malutki, 3 centymetrowy, 200 zł. A taki wielki na całe ciało? To już chyba... Ten tatuaż typu rękaw kosztuje od 2000. Ojoj! Tatuaż typu ręka 2000. A jak niektórzy mają wybazgrane całe ciało? 10 tysięcy, 15, 20. Jak ktoś jest opętany, to za ten obłęd musi zapłacić. W filmach też reklamują, zachęcają do tatuaży. Kiedyś, ile to tam było? Z 10 lat temu był taki serial Skazany, jak ty się wtedy... Prison Break. Tatuowany. I to już było programowanie, żeby się tatuować. A tu głównie na ciele miał wytatuowanego Bafometa. W ogóle te filmy o tych więzieniach to, życie w więzieniu takie fajne, takie przygodowe, można do więzienia pójść fajnie i fajnie będzie. Także ciemne siły działają bardzo podstępnie.
Z pewnością w najbliższym czasie znowu wymyślam jakąś destrukcyjną głupotę, żeby ludzi niszczyć. Także podsumowując, tatuaże to są repti. To jest moda repti, to jest spychanie ludzi w otchłań piekielną. Z tatuażami to jest taki trochę temat zakazany. Ja nie wierzę, że jakaś top gwiazda czy jakiś polityk by szczerze powiedział, czym są tatuaże, bo zaraz by stracił robotę i kariera by się zakończyła. A my tu z centrali JSM naświetlamy te wszystkie podstępy tych ciemnych sił i tłumaczymy, że należy żyć godnie i mieć godny wygląd. Tatuaże są diabelskie, a jeżeli ktoś propaguje diabelstwo, to jego życie staje się piekielne. Cała ta moda na te tatuaże to jest właśnie realizacja programu NWO, czyli niszczenia ludzi. Dbajmy o czystość naszego ciała. To jest nasza świątynia Ducha Świętego. Ona musi być czysta i zdrowa, żeby ten Duch Święty, czyli ten wyższy logos, żeby mógł się w nas zamanifestować. W chrześcijaństwie żadnego Ducha Świętego nie ma, tam tylko grasują różne demony. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam, Sanjaya.